Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie u mnie na kanale w kolejnym, czwartym odcinku z naszą Amelią cudowną, która sobie właśnie tutaj ćwiczy jogę w ten piękny, sobotni poranek, chciałam powiedzieć, a mamy chyba popołudnie, tak, mamy praktycznie czwartą po południu, ale to nie szkodzi, fajnie się zaczął weekend, w sumie to już sobota jest w połowie, ale mamy piękną, piękną pogodę, jest naprawdę cudownie ciepło, słonecznie, fantastycznie. Amelia korzysta sobie tutaj z promieni słońca na trawce. Tutaj proszę bardzo, sobie ćwiczy sekwencję jogi. Już jej coraz to lepiej wychodzi, słuchajcie. Który ty masz, kochana, poziom? No zaraz będzie piąty. No nie tak zaraz, ale będzie piąty już niedługo. Tutaj się pranko suszy. Fajnie, że jest ładna pogoda, bo będziemy mieć świeże, pachnące pranie. Dobra. Wiecie co? Tak nagrałam w sumie tego samego dnia, kiedy wrzuciłam poprzedni odcinek, bo nie wiem, jakoś tak nabrałam weny i chęci do nagrywania, bo naprawdę mi się tutaj cudownie spędza czas. Uwielbiam tutaj przebywać, więc czemu nie miałabym przebywać tutaj razem z Wami? Z tymi, co chcą oczywiście, nie? Bo nie każdemu się musi seria podobać, ale chciałam się tak z Wami dzielić czasami, co tutaj z Amelią się wyczynia. Więc dzisiaj będzie, myślę, że fajny weekend sobie dzisiaj tutaj przegramy. Kurczę, słuchajcie, to już jest 21 dzień lata, to jeszcze tydzień i będzie jesień, kurde. Ciekawe, jak wygląda jesień i zima w Tartosie. Ciekawa jestem bardzo. Bardziej mi właśnie jesień i zima pasuje do jakichś takich bardziej, nie wiem, wiejskich klimatów, niż tutaj tak jest dość ciepły taki klimacik. No ale zobaczymy, też na pewno będzie przyjemnie i fajnie, mamy kominek, także na pewno Amelia nam tutaj nie zmarznie. I słuchajcie, chciałam taką rzecz powiedzieć, że jak skończyłam wtedy nagrywać ostatnio i jeszcze trochę tutaj sobie w nocy i połowę soboty przegrałam, to zaprosiłam tutaj tych znajomych, których Amelia już zna, czyli zaprosiłam Niko, Alisę, Natalii, oczywiście mamuśka też się tutaj wepchała, ona cały czas, za każdym razem jak przychodzi, to idzie brać kąpiel, zdobyto styl... Amelia odblokowała styl życia szczęśliwej singielki, to by do niej naprawdę pasowało. Przejdź do sekcji styl życia na pewno od Simologii, by uzyskać więcej informacji na temat tego stylu życia. Dobra, przejdź do stylu życia. No i gdzie to mamy? A tu mamy, dobra. I wiecie co, ja nie miałam tego jeszcze nigdy, to poczekajcie chwileczkę, sobie to przeczytam. Simowie prowadzący styl życia szczęśliwego singla z radością oddają się życiu w pojedynkę i cenią sobie własną niezależność. To się zdecydowanie zgadza, jeśli chodzi o Amelkę. By zyskać lub utrzymać ten styl życia, unikaj stałych romantycznych związków i romantycznych mediów, ok? Efekty stylu życia. Różne korzyści, gdy sim jest singlem. Premia do nauki wszystkich umiejętności, gdy sim jest singlem. To jest fajne. Rzadsze występowanie romantycznych uczuć w stosunku do innych simów. To by się w sumie też zgadzało. Bo Amelia nie jest taka skora właśnie do nawiązywania jakichś tutaj związków. Uznaje romantyczne media za niezbyt realistyczne, to też się jak najbardziej tutaj zgadza. Zwiększona ocena pracy, gdy sim jest singlem, bycie w stałym romantycznym związku wywołuje spięcia. No to jest fakt, bo Amelia ma jeszcze takie obawy przed jakimiś małżeństwami, związkami po swoim doświadczeniu z rodzicami i ich rozwodem. Dobra, to się oczywiście wszystko zgadza. A co mamy jeszcze tutaj, bo ja tego nie sprawdzałam. Miłośniczka bliskich więzi. Simowie prowadzący styl życia miłośnika bliskich więzi preferują zacieśnienie więzi w niewielkim gronie znajomych, aby zyskać lub utrzymać ten styl życia. Sim powinien mieć od 1 do 3 przyjaciół i skupiać się na pogłębieniu istniejących relacji. No to fajnie. Dłuższe utrzymywanie relacji z dobrymi przyjaciółmi przy większej trudności w utrzymywaniu przyjaźni z simami na niższym poziomie znajomości. Większe prawdopodobieństwo nabrania długotrwałych odczuć wobec przyjaciół, możliwość poproszenia o zostanie powiernikiem i wyjątkowe interakcje towarzyskie z powiernikiem, brak przyjaciół albo wzrost ich liczby do 4 lub powyżej wywołuje spięcie. Ok, czyli to w sumie bardzo do Amelii pasuje, słuchajcie, bo ona chciałaby właśnie mieć takie grono swoich najbliższych
znajomych i przyjaciół. No tutaj patrząc na tę ilość, to może troszeczkę się zwiększyć ta liczba, chociaż Tiana jest jej już najlepszą przyjaciółką, no mamę też w sumie można uznać, że to za dobrą przyjaciółkę. No a tutaj to zobaczymy, no ja myślę, że może, no zobaczymy, jeśli będą bliscy przyjaciele, no to tym lepiej, kurczę, tak? Najwyżej straci ten styl życia. Nic się takiego nie stanie. A propos jeszcze Bianki, my mamy Amelii, ona za każdym razem, jak do nas przychodzi, to idzie się, kurde, kąpać. Idzie brać sobie kąpiel w lawendowej piance praktycznie za każdym razem i łazi tu w ręczniku, bo się przebiera w ręcznik. I wczoraj, jak byli ci znajomi, to też tu paradowała w tym ręczniku, kurczę. Mogłaby się trochę zachować. Dobra, słuchajcie. Awansu nie było, no ale to nie szkodzi, bo myślę, że przez weekend albo sama sobie jeszcze jej podbiję tak do poniedziałku, do pracy te poziomy. Z logiką będzie trochę ciężej, bo nie mam tutaj szachów, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mogłabyś, a nie, nie możesz tutaj podlać, kurde, te winogrona nie są w sezonie, one mi tu nie, chyba nie wyrosną, nie? Tak się... O, Niko do ciebie dzwoni, okej. Okay. Aleksander Ries, nie znam człowieka, powinniśmy się zaprzyjaźnić. Wiesz co, trudno powiedzieć, bo... No nie wiem, trzeba być ostrożnym. Amelia nie zna tego Aleksandra, więc ciężko stwierdzić, czy warto, czy nie. Dobra, kochana. Tutaj wszystko się... No tu jest wszystko pięknie, dobra. A właśnie, i słuchajcie, bo zapytałam was w odcinku, co sądzicie, jakie zwierzę... Nie mogę się wysłowić. Jakie zwierzę by pasowało bardziej do Amelii? I parę osób widziałam, że podpowiedziało psa. I w sumie tak pomyślałam, że byłby to całkiem fajny pomysł. Pasowałby piesek do Amelii. Tylko wzięłabym dorosłego psa albo słuczkę, bo kurczę, ja kocham szczeniaczki. Uwielbiam szczeniaczki, małe kotki. Kocham, ale... Ja nie mogę patrzeć, jak one nie mogą po tych schodach i one są takie biedne, misie małe, malutkie i mi się płakać chce, jak na nie patrzę. Nie, muszę mieć dorosłego osobnika. I tutaj, jak widzicie, jest piłeczka pierwsza, taka pomarańczowa, bo nie wiem jeszcze, czy słuczkę, czy psa tutaj weźmiemy. Tu jest kolejna piłeczka, taka nawet tu z psiaczkami narysowanymi. Mamy miskę. O, tutaj coś się... Odzyskaj części, wiesz? Możesz sobie tu odzyskać części. A, i wymieniłam jej wannę, słuchajcie, na taką o. Tutaj dałam jakąś taką popierdółkę, ale lubię tą wannę bardzo. To też jest wanna z modów. I ona jest z taką półeczką, więc można sobie tutaj poustawiać różne takie pierdoły. Taki fajny. Fajny tutaj daje klimat, można sobie zrobić romantyczną kąpiel. No, także ja myślę, że spokojnie sobie dzisiaj tego psa adoptujemy i w zależności od tego wyrzuć. I w zależności od tego, jakiej będzie on płci, możesz sobie w sumie wziąć kąpiel z dodatkami, możesz sobie rozluźnić mięśnie po tej jodze. Chociaż w sumie joga też powinna rozluźniać mięśnie, no okej, okay, dobra. No i zobaczcie, jak kurczę romantycznie, kitka ci się baguje tutaj w muszlach, ale to nie szkodzi. I ma sobie tutaj takie jakieś kosmetyki, szampony, kule do kąpieli, Bóg wie, jakie tutaj takie pierdoły. Fajnie. No okej, okay, słuchajcie, no to dałam tutaj jakieś nowe obrazy, bo powiedzmy, że Amelia je namalowała, także tutaj zrobiłam podmiankę. Byłam z nią też na plaży na chwilę i zobaczcie, ile mamy już tych butelek. One tak przepięknie tutaj wyglądają, tak naprawdę romantycznie i klimatycznie. I mamy już chyba w sumie, tu mamy pocztówki, tych pocztówek jeszcze troszeczkę jest. Ale butelek, no to została nam jedna, słuchajcie, i będzie koniec. Będą wszystkie butelki, więc może dalej właśnie chciałabym zdobyć tę kolekcję pocztówek, bo one też mi się bardzo podobają, podoba mi się ta kolekcja. Lubię zbierać pocztówki, jakoś tak przypomina mi to stare dobre czasy, jak się wysyłało właśnie pocztówki z wakacji, z jakiejś kolonii do rodziców, nie? Robiło się tak i nawet kiedyś trafiłam na taką stronę, Post Crossing się nazywa, nie wiem, czy kojarzycie, i tam ludzie z różnych stron świata przesyłają sobie pocztówki.
I naprawdę jest to super inicjatywa. Ja już dawno z nikim nic nie wysyłałam i w sumie mogłabym do tego wrócić, bo pamiętam, że nawet z Syberii dostałam, od dziewczyny z Syberii dostałam pocztówkę i naprawdę była przepiękna, była i takie były piękne znaczki. Super sprawa, naprawdę polecam. Nie brałam w tym długo udziału, ale warto zawsze spróbować. Zawsze to jest jakaś taka ciekawostka i fajne też kontakty czasem się nawiązuje, także to tak a propos pocztówek, taka dygresja. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że po co tutaj czekać? Napełnij miskę i zobaczymy, jakie mamy zwierzaki w ogóle. Dam tu jakieś kwiatki takie, bo fajnie tutaj tak dędają nad tą tablicą. Okej, okay, no to mamy całkiem sporo pieniędzy, bo ja z nią dużo malowałam, także ona już chyba ma nawet 8 poziom tego malowania. No prawie, 7 ma. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej nie kariera, tylko adoptuj. No dziecko to, myślę, że jak dostanie ten trzeci poziom kariery, co ty robisz? A, chcesz z kimś rozmawiać, to akurat się dobrze składa, ale jak będzie miała ten trzeci poziom kariery, to ja myślę, że już tutaj pójdziemy w tą adopcję dziecka. No kurczę, chciałabym już naprawdę, bardzo bym chciała. Adoptuj psa. Zobaczymy sobie, jakie są pieski. No, jestem bardzo ciekawa. No i zanim się to... Okej, okay, już się widzę jakiegoś liska. O, jakie słodziaczki są fajne. Kurczę, nie wiem. O Jezu. Dobra, poczekajcie, to jest szczenie. 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 Dobra, tutaj są chyba same szczeniaki. Shadow. Samica. Pekińczyk, okej. Deogi. Deogi. Dobra, to jest Jack Russell Terrier. Kajun. Owczarek australijski. Kurde, nie wiem, wiecie? I może Shadowa bym wzięła? I weźmy Shadow, Shadowa, to jest ona, weźmy może ją. Tylko ma słodką, okrągłą buźkę, słodka jest. I weźmy ją. Ej, fajnie, myślę, że to fajny pomysł, już się nie mogę doczekać. Dobra, w międzyczasie wsyp tutaj ziarna dla ptaków. A, jeszcze dzisiaj chciałabym odwiedzić, o, pani przyszła, pani ma kapelutek z jakichś dawnych lat. I co? Jest? Gdzie jest? Gdzie jest Shadow? Jest! Jest, 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 jest. I zobaczcie, jaka słodziutka jest. Ujejku. Ej, myślicie, że fajna? Tylko ma troszeczkę niezadowoloną minę, ale jest urocza chyba, nie? Fajna jest. Ej, weźmiemy ją. Myślę, że ją weźmiemy. Dobra. Przyjazne powitanie. No, to będziesz miała, kochana, będziesz miała tutaj normalnie posłanie jak dla księżniczki. Dam tutaj jeszcze jakieś takie pufy i poduchy, żeby tutaj ludzie sobie mogli usiąść w spokoju. U, jakaś taka jest mało ufna. Poznałaś jakieś jej cechy? Nie, na razie nie, ale jest... Ojejku, jest troszeczkę taka nieufna, słuchajcie. Daj jej przysmaczek może. Przekup ją jedzeniem. Fajna! Taki malutki, słodki piesek, o, od razu się troszeczkę polubiły. Poznaj ją. Śmieszna. Słodka jest. Czy jesteś uczuciowa? Nie jesteś myśliwą. U, taka malutka, jesteś myśliwym. No dobrze. Poznaj ją jeszcze raz. Możesz ją pochwalić. Zaproponować przyjaźń. Jest niezależna, okej. Okay. No dobrze, taka urocza się wydaje, taka milusińska, to jednak jest, słuchajcie, małą, odważną łowczynią. Nie? Myślę, że się dogadacie, nie? Dasz się pogłaskać, misiu? Śliczna jesteś, pójdziemy na spacerek, może jakiś taki fajny wieczorny. Co ty na to, kochana? Ale fajnie. Super. No pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Dobra. A, ty już się tutaj widzę zadomowiłaś. Już tutaj jakie ma słodkie nóżki takie. Tłuściutkie, fajna jest. Dobra. Bierzemy, adoptujemy. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak.
Tak? No pewnie, że oczywiście. Shadow zostaje, jak najbardziej. Zostaje Shadow. Ojej. Ale fantastycznie. Dobra, robimy słodkie zdjęcie. Zdjęcie musi być. O, dokładnie tak. No dobra. Ale ekstra. I ten taka buźka ma taka okrągła, jak od cyrkla, taka narysowana. Słodziutka jest. Fantastycznie, bardzo się cieszę. A, witacie. No dobra, ale to zakończmy już ten proces. Boże Pani, w co Pani się ubrała, Matko Boska. Dobra, powitajcie się. A, i odchodzisz już. No dobra, no to już się nie musicie tutaj witać. A, bo jestem na Tobie, dobra. Dobra, możesz wytrzeć. Nie wiem, co chcesz tam wycierać, ale pobaw się troszeczkę ze swoim nowym psiaczkiem. Ja myślę, że na spacer jej damy jakąś słodką taką różową albo miętową obrożę, chociaż różowa do niej pasuje najbardziej. Dobra, zawołam ją tutaj do jedzonka. Co ty byś chciała? Chciałabyś coś zjeść, ale ja myślę, że się przejdziemy, może na jakiś spacer. A ja przy okazji tutaj w międzyczasie wstawię jakieś posłanko dla naszej Shadow. Także poczekajcie sekundkę, jakbyście mieli gdzieś iść oczywiście. A ja tutaj wskoczę na chwilę do trybu budowania i kupowania i coś tutaj jej wstawię fajnego. Dobra, dałam jej takie posłanko, tutaj taki koszyczek. Mam nadzieję, że Shadow się tutaj zmieści. Ale myślę, że tak, na takim dywaniku. No dobra. I ja myślę, że jak Shadow sobie tutaj troszeczkę poje, to pójdziemy na spacer. A ty, kochana, w międzyczasie możesz sobie zjeść coś, jakieś resztki, weź sobie jakieś resztki z tego spotkania takiego, co ja tutaj zorganizowałam poza nagrywaniem, to zostało sporo żarcia. Co wzięłaś? Ten... to jest... Znowu coś tu śmierdzi, czego nie mogę zlokalizować. Prawdopodobnie znowu jakiś talerz gdzieś tu utkwił w blatach. Dobra, kochana moja, ja myślę, że możesz sobie tutaj troszeczkę pogryźć zabawkę. A, w ogóle jeszcze dałam tutaj z tyłu domu, bo troszeczkę kasy mieliśmy, więc czemu nie? Dałam tutaj taką wannę dla psów. To jest z modów taka wanienka i dałam ją tutaj na zewnątrz. Jest, jeszcze lato, jest ciepło, więc jak najbardziej psa można tutaj wykąpać. Mam nadzieję, że będzie to działało. Dobra. Weź to sprzątnij. Och, jejku. Położyłaś się, kochana? Ale jesteś śliczna. Pasuje do ciebie ten koszyczek. Myślę, że... Ojejku, ale się cieszę, że mamy pieska. Od razu jest tak jakoś radośniej w tym domu. Od razu jest tak pełniej. A jeszcze jak będzie dzidziuś, to już w ogóle będzie fantastycznie. Dobra, co ty chcesz robić? Chcesz pogłębiać więzy o pianinie? Wiesz co? A ty, kochana, jak się czujesz? Ty się dobrze czujesz. Ja myślę, że weźmiemy cię na... pogłaszcz ją. Że weźmiemy na... Na krótki spacer. Możemy iść. Jak najbardziej. Może gdzieś do centrum się wybierzemy. Naprawdę, naprawdę fajnie. Bardzo się cieszę, że mamy zwierzaka, ale mega fajnie, super. Bo mogłabym wziąć kota, słuchajcie, ale ja wszędzie biorę te koty. Naprawdę wszędzie biorę koty i już no... Teraz będzie myślenie przez pół godziny, nie? A może nie? Nawet nie było tak źle, jak myślałam. No dobra. Ciekawe, gdzie nas tutaj zaprowadzi. A no tak myślałam, że tutaj pójdziemy sobie do centrum, tutaj do miasta. Chyba dupcie taką okrągłą, fajną, puchatą. Cudowna jest. A, Tartoses, piękno, po prostu uwielbiam. Jak oglądałam te odcinki Tiariel z Tajemniczego Ogrodu, tak z tych pierwszych właśnie odcinków pamiętam, jak z Lisą tutaj spacerowały sobie po Tartosie z pieskiem.
Naprawdę było to świetne. I ten park, no cudownie jest. Tylko szkoda, że nie spotykamy tutaj żadnych simów tak za bardzo. Wiesz co, ja myślę, że tutaj możesz. A wrzuć zwierzaka na Simstagram. On by się troszeczkę odwróciła. O, ja cię odwrócę. O Jezu, smycz ci weszła w te. To może lepiej nie. Nie, to nie jest dobre ujęcie. To nie jest dobre ujęcie. Może na razie nie. Może jak nie będziesz na smyczy, kochana. Dobra. Tutaj poczekajcie, wykąp nie. A ty możesz się załatwić sama? A nie chce ci się w sumie tak bardzo. Wiecie co, ja myślę, że możecie się przejść. Jezus, jest druga w nocy, wy tyle chodziłyście. No bez przesady. Bez przesady, słuchajcie. A w ogóle to jestem ciekawa, czy mamy. Gdzie ja w ogóle poszłam? Gdzie ja jestem? Ej, tu jest jeszcze taka fajna plaża, ale tu nie można przejść. Tu jest ta knajpa urocza. Boże, gdzie myśmy się tu zapuściły? Patrzcie, ile tu jest butelek, słuchajcie. Chodźcie tutaj. O, zachęć do pójścia za potrzebą. Ja myślę, że to jest idealne miejsce na plaży. Zobaczcie, ile tu jest tych kopczyków, ale to jest w ogóle trochę bez sensu, nie? Że one tak są w kupie, jeden koło drugiego. No, bo to jest. No, zobaczcie, ile tego jest. No, przecież to jest nierealne. Tutaj dwa takie przekopania w sumie i można zebrać całą kolekcję. Trochę to bez sensu. I tutaj, ile się tego nazbierało. Jezus Maria. Dobra, widzimy się tutaj za momencik. Już jest tragicznie późno w nocy. Co ty się od razu już tutaj rozebrałaś, kurde, do tego? Będziesz się kąpać od 4 nad ranem? No dobra, no okej. Okay. A gdzie ty z nią idziesz? Nie, 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 nie. Gdzie wy idziecie? Odepnij tą smycz. Odepnij jej tą smycz i może niech ona się tutaj zaproponuje jej przyjaźń. Ona się nie może tutaj załatwić, tak po prostu? Pochwal. No może jej się na razie nie chce. Kurde, no. Ile tu jest tych kopców? Kopcy, kopców. Kop w starcie piasku. No dobra. Może coś innego jeszcze znajdziesz. Ale no to jest totalnie bez sensu. No kurde, przecież to jest. Przecież to są wszystkie butelki z kolekcji, prawdopodobnie. No dobra, malutka. Czy pieski mogą sobie. Ty możesz pływać? Serio? No patrzcie. Tylko się nie utop. Ej, serio, będziesz. Ojejku. Ojejku. Ta z tym zadkiem tam wypięta do kamery. Misiu mały! Tylko ty uważaj, bardzo cię proszę. Jest pieskiem płynie. Oj, się zatrzymała. Dobra, już nie, już nie, już nie, już nie. Już wróć, kochana. No i po co żeś się rozebrała z tego, no? Teraz ci będzie zimno. Prąd ją znosi. Boże, ona jest taka malutka, Boże. No dobra, fajnie, że mamy. Piąta rano, fantastycznie po prostu. Co ci jest? No zimno ci jest, to się przebierz, kurczę, w jakiś strój taki normalny. Nie wiem, co ty tutaj masz, w to się przebierz. O, dobra. Jeszcze tutaj, chyba oleję tam te sterty, bo to jest naprawdę nierealne, no. Ja tyle razy miałam psy. Siedzisz sobie, kurde, w tej wodzie. Wilka złapiesz. Mały misiu, kochany, malutki, dobra. Ej, zobaczmy. Ej, nie, nie było żadnej muzyczki, wiecie? To ja chyba nie otrzymałam tej nowej butelki, tak mi się coś wydaje. Zobaczmy. Nie, nie, chyba nie ma nic. Chyba jeszcze to nie jest wszystko. Nie. Ich nie można, kurczę. One są nic nie warte, nie? Tak naprawdę, więc to jest trochę bez sensu. Dobra. Słuchajcie, dziewczyny, ja myślę, że powoli będziemy się tutaj żegnać. Pogłaś jeszcze ją. Poproszę o załatwienie się w końcu. Przestań się przebierać w ten kostium!
Tu też mi się potraciły te różne takie automaty z lodami, coś takiego, bo kurczę, robiłam te porządki w tych modach i no nie sposób tego wszystkiego tutaj przejrzeć tak w 100%, żeby nic nie stracić, więc... No, załatwisz się, malutka? Aha, tutaj. Nie wolno sikać do morza. I w ogóle wolno z psami wchodzić na plażę? Nie wiem, czy można, czy nie. Nie jestem pewna. No dobra. Pochwaliła się, tak? No dobrze. No dobra, kochani, ja myślę, że będziemy powolutku sobie kończyć. Ojej, tu spać się chce. Ojeju! Boże święty! Umęczon! Pies umęczon po prostu. Po spacerze, po pływaniu. Boże, tyle emocji. Nowy dom, nowy właściciel. Jezu, ale to się podziało dzisiaj. Dobra, kochani, ja myślę, że będziemy się kończyć tutaj. Proszę bardzo, w bikini nasza Amelia prezentuje się, kurczę, jak top model. No, normalnie piękna jest. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Że nasz piesiu się Wam podoba, śpiący tutaj. Padło dziecko tutaj na piachu. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście w tym kolejnym odcinku. Nie wiem, czy krótkim, nawet nie wiem, ile on trwał, może tak z pół godzinki około. Ale tak, myślę, że jak mnie najdzie taka chęć, to po prostu będę się dzieliła z Wami kolejnymi dniami z życia naszej kochanej Amelii. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć, pa, pa.